Siemanko, siemanko, moi kochani. Dzisiaj odcinek pod tytułem Jak to ogarnąć. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób zrobić dwa urządzenia w jednym. Jeden z widzów ładnie to nazwał combo. Mamy piłę stołową. Mamy frezarkę górnowrzeciągową. I co będziemy do tego potrzebowali? Będziemy potrzebowali kawałeczek deseczki. Później się dowiecie po co. Miarkę, ołówek, śrubokręt. Jeszcze jeden ołówek. Od ołówków na głowa nie boli. Od nadmiaru ołówków głowa nie boli. A jak potrzeba, to nie ma żadnego. To jest to samo co z miarką. I wkrętarka się może przydać, jakieś wiertełka. No chyba takie rzeczy w swoim warsztacie macie. I najważniejszą rzecz, którą będziemy potrzebowali, nie mam jej tutaj na stole, to jest kątownik. Kątownik jak najbardziej metalowy. Ja Wam powiem już jakiej grubości. Znaczy się, to jest kątownik 25x25. I zasadnicza sprawa, mechanizm podnoszenia frezarki. Co to takiego, moi kochani? To jest nic innego jak ścisk do sprężyn samochodowych o długości 240 mm. Spokojnie może być krótszy, spokojnie może być dłuższy. Jest na tyle miejsca, że można tam to wszystko zorganizować i wszystko schować. Niestety w mojej wersji doszło coś takiego jeszcze jak spawanie. Nie każdy ma dostęp do spawarki. Ja sobie pospawałem sam. Ale kurczę, za kilka groszy ktoś Wam gdzieś coś pospawa. Jeżeli nie, można to rozwiązać w troszkę inny sposób. Pobawić się w skręcanie wszystkiego. Niekoniecznie musi to być spawane. Ja mam wersji spawanej. Mam nadzieję, że ktoś, kto będzie z Was chciał sobie skorzystać z tego mojego poradnika, ogarnie gdzieś jakiegoś spawacza. Chciałem powiedzieć jakiegoś trzeźwego spawacza, ale nie trzeźwy spawacz też Wam to pospawa. Także tu nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o połączenie tych dwóch elementów. Nie mam tutaj tego kątownika na stole piły ze względu na to, że mam go zamontowany, a jak go wymontuję, to w tym momencie piła tutaj się zmieni sobie ustawienie. Dobra, ja zmieniam kamerę i Wy już dalej oglądacie to, co ja będę tutaj pokazywał. W większości frezarek, jak nie we wszystkich frezarkach górnowrzecionowych, od spodu mamy tutaj taką stopę, którą należy wykręcić w celu pobrania organów. Pobieramy organ. Ja pozwoliłem sobie wykręcić już tutaj trzy śrubki. Mamy tutaj taki plastik. I teraz co? Frezareczka na bok. Słuchajcie, od czego trzeba by było tutaj zacząć? Może nie od tej stopy, bo tutaj to by było takie lekkie zamieszanie. Najpierw Wam jeszcze podam wymiary z samego stołu piły. 730 na 640. I teraz musimy sobie jakoś roztrasować. Jeżeli macie ten sam stół, no to sprawa będzie mocno ułatwiona. Tutaj ta płyta pierwsza jest demontowalna, tak jak i ta ostatnia. Z drugiej strony tam pod kamerą nie widać. Musimy sobie teraz to tutaj roztrasować, ale musimy to roztrasować w taki sposób, żeby dołem, co Wam później pokażę, dołem frezarki, żeby nie przyhaczyć gdzieś o obudowę samej piły. Bo wtedy będą problemy, po prostu no, nie będzie to pracowało tak jak powinno. Ale to powinniście wiedzieć. Ja Wam tutaj podam wymiary, mniej więcej na jakich to tutaj rozmieściłem i później wywierciłem. Także ta blacha ma tutaj 150 mm i tutaj centralnie w samym środeczku wywierciłem otwór na sam frez, na głowicę i sam frez.
i mniej więcej wykminiłem to, jeżeli tutaj mamy 640 na 290, 294 mm, w taki sposób mam tutaj to wywiercone. I w taki sposób właśnie w tych wymiarach możecie sobie ten szablonik tutaj przyłożyć, odrysować i będzie ok. Nie będę Wam podawał wymiarów tego, bo każdy z Was ma inną frezarkę i to po prostu ta płyta, ta stopa będzie się jakimiś tam wymiarami różniła. To trzeba użyć jako szablonu. Przykładamy. Rysujemy wszystkie otwory i po rozrysowaniu no wypadałoby to wziąć tutaj i wywiercić. Na samym początku jak wierciłem, to wywierciłem sobie tylko ten środkowy otwór i cztery otwory montażowe. Nie wywierciłem tych dwóch otworów, gdyż doszedłem do wniosku, co było bardzo mylne, że są mi niepotrzebne. Niestety frezarka, te otwory są tutaj potrzebne, bo moja frezarka akuratnie ma tutaj jakieś dwie śrubki. Przyznam się Wam szczerze i bez bicia, nigdy, o tutaj i tutaj, nigdy szczerze mówiąc nie interesowało mnie to specjalnie, do czego te śrubki są. W sumie nigdy ich nie odkręcałem. Są, no dobra, niech będą. I teraz tak, o ile nie będziecie mieli problemu z tymi czterema śrubami, bo wywiercić te cztery śrubki to nie jest żaden problem, a radzę sobie te śrubki rozwiercić z lekkim zapasem, ale nie dużym, w taki sposób, żeby łepek od śrubki, oj, chyba za dużo, o, tutaj będzie widać, żeby łepek śrubki nam nie przeleciał na drugą stronę, ale żeby się schował. Jeżeli się nie schowa, to później będziecie mieli problem przy przejazdach. Jak będzie coś większego, będzie Wam albo rysowało materiał. Gdzie to jest? Tu? Tu? Nic nie widać. Coś mi się zmieniło. Sorry. Tu. Tu widać. O, dobra. To nie ta śrubka. Tu. Widzicie? Tutaj. I jak będziecie przejeżdżać przez materiał, no to tutaj będzie Wam haczyło. Wrócę do tego otworu. Dlaczego mówię, żeby uważać tutaj na te otwory, żeby nie wywiercić ich za dużych? Ta blacha tutaj to jest blacha, taka wydmuszka profilowana. Ona ma tutaj takie wyprofilowania, żeby troszkę wzmocnić i usztywnić. Ale mi tutaj wychodziło akuratnie na tych wyprofilowaniach. I ta jedna śrubka w tym jednym otworze, ona mi tu przelatuje. Jeżeli ustawię sobie trzy otwory, no to w tym momencie ten czwarty mi się uda wywiercić, przykręcić. Ale tutaj musicie ogólnie uważać, bo mamy śrubkę. O, widzicie śrubkę? Pyk. I śrubka wlatuje. O, mam taką jedną pozycję. O, i śrubkę mam od dołu. Także tutaj radzę sobie wziąć na wstrzymanie, jeżeli chodzi o jakieś takie duże wiertła, czy coś w tym stylu. Dobra, to mamy rozwiercone. Te otwory też trzeba rozwiercić na tamte śrubki. Jeżeli czegoś takiego nie macie, no to w tym momencie problem z głowy. Wasz plus. Pozostaje Wam ten największy otwór. Ten otwór ja wierciłem... Ja wierciłem akuratnie wiertłem choinkowym, stopniowym, raczej chyba choinkowym, tak się te wiertła nazywają. I po prostu tutaj jest pełny zakres. Co do średnicy otworu, to już będzie zależało od Waszych frezów, jakie macie największe frezy. Ja mam tutaj te wiertło stopniowe z zakresem do 32 mm. Okazało się, że niestety, ale... Największy frez, który posiadam, po wkręceniu tutaj do maszyny, haczył mi z jednej strony o blachę.
musiałem wziąć mini szlifiereczkę i sobie rozszlifować w koło naokoło, żeby to miało ręce i nogi. Ok, jesteśmy na dole. Tutaj mamy ten zacisk, ten ścisk do sprężyn samochodowych i musimy go wykorzystać, tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Tu mamy nasz kątownik, który jest przykręcony dwoma śrubami fabrycznymi w fabryczne otwory. Jeżeli macie zamontowaną waszą piłę stołową na oryginalnym stojaku, no to w tym momencie możecie oglądać dalej. A jeżeli nie, no to musicie sobie coś wymyślić, ale nie wiem, bo tutaj to wszystko to jest takie mega miękkie, także tutaj nie za bardzo się da. Musiałem obciąć tutaj te wyokrąglenia na tych uchwytach i dobrałem sobie kąt w taki sposób, żeby no to już tutaj na miejscu wszystko. Kąt robiłem, szablon do tego i później w garażu, tam gdzie mam prąd pod spawanie, mogłem sobie to ogarnąć. I tutaj na dole, i tutaj u góry, i tutaj, no ile się da, po prostu tak, żeby no, to wszystko sobie obczaić i zrobić, żeby było ok. Dobra, cofniemy się. Otwory, z tego co pamiętam, ale może zmierzę, to tak gdzieś około 398 mm jest od osi do osi otworu, żeby tutaj się nawiercić. Ok, skoro mamy ogarnięty dół, przechodzimy teraz do montażu samej frezarki. Tak, i teraz pierwsza śrubka. Najgorzej jest z pierwszą śrubką, bo mi to zawsze lata jak wściekłe. Nie umiem trafić. Nie ma włosów, to nie idzie trafić. Przy okazji zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli taki poradnik się podoba, dajcie łapkę w górę. Frezareczka jest zamontowana, także tak, ta płyta już jest nam niepotrzebna. Śrubokręt również nie jest nam potrzebny. Będzie nam potrzebna deseczka. Frezareczkę mamy zamontowaną. I teraz, do czego będziemy potrzebowali taką oto deseczkę z dziurką. Nie mylić ze słynną dziurką z kornikowo.pl. Potrzebujemy taką deseczkę z dziurką. Do czego? Do tego, żeby nam nie kręciła się podczas przykręcania. Wkładam sobie tą deseczkę tutaj. Dźwigam do góry. I teraz maszyna stoi sobie, jest oparta o tą deseczkę. Dobra, dźwigamy do góry maszynę. Samo kręcenie do góry już w ostatniej fazie tutaj śrubą jest ok, bo można sobie precyzyjnie ustawić wysokość samego freza, a jeżeli teraz potrzebuję te 30 mm do góry dźwignąć, to robię po prostu w taki sposób, że dźwigam maszynę, blokuję i tutaj idzie mi to dużo, dużo swobodniej. A czemu akurat nie zdecydowałem się na najprostsze rozwiązanie? Wiecie o tym, że najprostsze rozwiązania są najtrwalsze, to jest po pierwsze. A po drugie, stosując takie rozwiązanie, eliminuje wlot samego pyłu z frezowania tutaj do maszyny, bo te maszyny jakby nie było są przystosowane do odwrotnej pracy i otwory mają nie w tych miejscach, wlotowe otwory mają nie w tych miejscach, w których powinny mieć. Powinniście, chyba się ze mną zgodzicie, co? Także tutaj ja doszedłem do wniosku, że nie będę gdzieś tam wymyślał jakiegoś mechanizmu jeszcze bardziej gdzieś rozbudowanego. Te najprostsze chyba są najskuteczniejsze, bo też jakby nie było, nie wszyscy mają gdzieś dostęp do jakichś różnych, gdybym sobie tutaj coś ładnego pospawał, no whatever. Dobra, maszynę, o, załóżmy maszynę mamy dźwigniętą już do góry.
Ok, i teraz wykorzystam tutaj ten stojaczek na tablet. Przykładam sobie go, no załóżmy w taki sposób, już precyzyjnie. Widzicie? Precyzyjnie można wszystko dźwignąć. Opuszczamy. No i na sam koniec jeszcze należy zablokować blokadę samej frezarki, żeby usztywnić wszystko, bo jeżeli będę miał odblokowaną, to frezarka, mimo że to jest, widzicie co to jest, ona ma luzy, których chyba nie powinna mieć, zwłaszcza że to ma kita, nie? Dobra, i co? I tak to wygląda. Wydaje mi się, że to jest chyba dzisiaj wszystko. Ze względu na to, że tutaj nie ma dużo pracy. Najgorszą, najtrudniejszą pracą do wykonania w sumie to jest odwzorowanie sobie tego kąta, kątownika do samej śruby, żeby to w taki sposób przymocować, czy przyspawać przez trzeźwego spawacza, bądź przykręcić na jakieś śrubki czy tam wkręty. Tutaj z czego wy sobie to zrobicie, no to będzie zależało tylko i wyłącznie od was. W każdym bądź razie najważniejszą rzeczą jest odwzorowanie kąta. Jeżeli nie odwzorujecie sobie kąta, żeby to było do płaszczyzny nóg, względem samej śruby. Śruba musi iść idealnie w pionie, żeby nie ciągnęła gdzieś frezarki w jedną stronę i jej gdzieś tam nie przechylała. Wtedy będzie też przekos na samym frezie. Także tutaj, że tak powiem, wymagana jest jakaś precyzja. Zwłaszcza jeżeli, załóżmy, macie frezarki z Parkside'a, które gdzieś tam jakieś duże luzy mają. Z tego, co oglądałem na grupie. I trzeba na to po prostu tam gdzieś uważać. To jest najdokładniejsza robota. No, spoko. Dobra. Chcieliście ten odcinek, zrobiłem. Mam nadzieję, że podobał się wam. I w sumie to by było wszystko. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na grupę facebookową. Link podany jest na samiutkim dole w opisie pod każdym filmem. Jest już was tutaj troszkę, a na grupie jest was mało. Chyba że już facebooków nie macie. Kuźwa, to jak nie macie, takie macie platformy. Dobra, ja pitolenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ja idę do domu, żeby obrobić ten film i lecimy z koksem. Pozdrawiam.